Mamy tutaj gotowe dwa stanowiska w pełni wyposażone, działające i trzecie stanowisko zapasowe. Jeżeli chodzi o obciążenie wezwaniami Sanockiego Pogotowia Ratunkowego, to można powiedzieć, te cyfry same mówią za siebie. Otóż w zeszłym roku wyjeżdżaliśmy 7,5 tysiąca razy do osób w potrzebie na terenie naszego powiatu. Z tego niespełna 1000 wyjazdów to były wyjazdy do wypadków. Przede wszystkim wypadki drogowe, wypadki w pracy, wypadki w domu. A 6,5 tysiąca wyjazdów to są wyjazdy do zachorowań. Chcę podkreślić to, że praktycznie codziennie karetka wyjeżdża do dziecka. Mamy niemal 350 wezwań do dzieci, przy czym około 70 wezwań to są wypadki, przede wszystkim wypadki drogowe z udziałem dzieci, a 200, niespełna 40 wezwań to są wypadki do zachorowań dziecięcych. Dzień dobry, łączność znakomita. Tak, słychać dobrze, bardzo dobrze. Na tym miejscu nie mogą siedzieć osoby przypadkowe. Dyspozytor medyczny musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Jest to osoba, która musi mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, na szpitalnym oddziale ratunkowym albo na oddziale intensywnej opieki anestezjologicznej. Dyspozytorzy, którzy będą tutaj pracowali, posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy, spotykali się z różnymi sytuacjami trudnymi. Myślę, że to doświadczenie jest bardzo ważne w tej pracy, ponieważ nie pozwala na to, żeby coś ich zaskakiwało. Widać ten rozwój szpitala, jeśli chodzi o rozwój bazy, o tworzenie nowych kierunków. I w połączeniu właśnie z tym nowo otwartym centrum dowodzenia, że tak powiem, nową dyspozytornią, umożliwi nam to pełne kompleksowe obsługę mieszkańców naszego powiatu. Cieszę się, że w Sanoku jest ta dyspozytornia, będzie obsługiwać 4 powiaty i dzięki tej wspaniałej załodze, która tutaj w pogotowiu działa, ja wierzę, że dojadą zawsze na czas. Pogotowie tak naprawdę nie leczy, ale pogotowie ratuje ludzi, ratuje życie, jest bardzo blisko tych ludzi. Często mówi się, że jest blisko Boga, bo tak naprawdę czasami trzeba tej pomocy Bożej, żeby rzeczywiście zdążyć na czas. My mamy teren trudny, bo to jest teren powiatów, prawda, i Bieszczadzkiego, i Leskiego, i Sanockiego, i Brzozowskiego. Szczególnie te tereny bieszczadzkie są terenami trudnymi, chociażby w tej porze roku, ale wierzę, że ten sprzęt, który pozwala na szybkie identyfikowanie miejsca pomocy i wspaniała załoga, i wspaniałe karetki wyjazdowe pozwolą na to, żeby dotrzeć na czas i uratować ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują tego ratunku.